Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnej Sądzie Ulicznej. Tym razem pytaliśmy radomszczan i osoby odwiedzające Radomsko o polityków. Czy według nich idą do polityki z poczucia misji, czy dla zarabiania pieniędzy? Aż te kasy, aby nabić. A nie myśleć o społeczeństwie? No, tak, to też trzeba myśleć. No. Rzadko się myślą. Co będzie dalej? Z poczucia misji, nie dla pieniędzy. A jeżeli pani ogląda w telewizji, że jeden czy drugi poseł przez ten czas, jak są posłami, naprawdę bardzo się wzbogacili, to co wtedy pani sobie pomyśli? No bardzo źle o nich myślę. Bardzo źle myślę o nich. Naprawdę. W kraju można powiedzieć coraz drożej, a jak się słucha, że ktoś zarobił na przykład 2,5 miliona złotych? No to człowieka aż przeraża po prostu. Bo trzeba, tak jak ja, żyję z emerytury i muszę jakoś stykać od miesiąca do miesiąca, prawda? A oni mają wielkie pieniądze i jeszcze narzekają. No dorobili się. Co tu dużo mówić, no ale chyba po to właśnie poszli, żeby się dorobić. Z tego co widzimy, tak? Adusia. I co taki zwykły człowiek może sobie pomyśleć, jeżeli ogląda takie informacje właśnie w telewizji, że jeden poseł 2,5 miliona, a drugi kolejne miliony przez ten czas? No co, to, że nas wyzyskują, tak? My pracujemy za parę groszy, a oni się cieszą. Powinno się iść według misji, ale się idzie po zarabiać pieniądze. I co taki zwykły człowiek, jeżeli ogląda telewizję i widzi, że niektórzy posłowie się bardzo wzbogacili przez ten czas, jak są na przykład w Sejmie, i co sobie myśli? Nie będę się wypowiadał na ten temat, bo bym musiał użyć niecenzuralnych słów. Myśli się o tym i myśli się, na kogo się będzie głosować. No tak, no i kiedy się te rządy skończą, te takie nieciekawe, bo to jest już parodia, to co się dzieje w polskim rządzie. To już nie idzie wytrzymać, ogarnąć tego. My jesteśmy emeryci, emerytury byle jakie, no i teraz żyj. To się wszystkiego boimy po prostu, no taka jest prawda, każdej jednej podwyżki. Dla ludzi, po prostu przede wszystkim praca dla ludzi. To jest taki zawód, że po prostu trzeba dbać o drugiego człowieka. No, to nie jest takie po prostu, że idę do polityki za pieniądze, czy robić karierę. Ja uważam, że jak idę do polityki, to robię coś dla społeczeństwa, dla ludzi. Według mnie, no ja się nie zajmuję polityką, więc no, tylko że mi się zdaje, znaczy przynajmniej mi się zdaje, że ta władza co jest, to jednak dobrze rządzi, bo dobrze rządzi. Bo jeśli chodzi mi, to od razu mówię, jeśli chodzi mi o Tuska, o tego, to jest głupota, to jest narracja, takie, tak, no to po prostu chcą zdobyć na siłę władzę. I to jest błąd. Ja tam powiedzmy nie narzekam. Jak było, jestem na ręcie, rencistą, nie narzekam. Mam te parę groszy, ale mi się zdaje, że dobrze rządzą i lepiej zostali.